Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Wiedząc, że kąt alfa jest kątem ostrym i tangens alfa plus 1 przez tangens alfa równa się 4, mam obliczyć, ile to jest tangens kwadrat alfa plus 1 przez tangens alfa do kwadratu. Co tu należałoby zrobić? Zapiszmy sobie to wyrażenie, które mamy dane, czyli może nie na zielono, tylko na czarno. Tangens alfa dodać 1 przez tangens alfa równa się 4. Co robimy? Podnosimy stronami do kwadratu i wtedy ze wzoru skróconego mnożenia zobaczmy, co będziemy mieli. Będziemy mieli tak. Tangens alfa plus 1 przez tangens alfa do kwadratu, a tutaj mamy 16 z prawej strony. No i musimy podnieść to do kwadratu. Przypominam wzór, że a plus b do kwadratu to się równa a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. No to u nas rolę a pełni tangens alfa, rolę b pełni 1 przez tangens alfa. No to podstawiamy a kwadrat, czyli u nas to będzie tangens kwadrat alfa plus 2ab, czyli 2 razy tangens alfa plus 1 przez tangens alfa. I mamy dodać b do kwadratu, czyli 1 przez tangens alfa do kwadratu. To się ma równać 16. No teraz zobaczmy. Tutaj mamy tangens alfa razy 1 przez tangens alfa. Zobaczmy, że tangens alfa to jest tangensem alfa się skraca. I z tego wyrażenia 2 razy 1 zostaje nam po prostu 2. Czyli mamy tangens kwadrat alfa plus 2 plus 1 przez tangens alfa kwadrat równa się 16. Co robimy dalej? Dwójkę przenosimy na prawą stronę i będziemy mieli, że tangens kwadrat alfa plus 1 przez tangens alfa do kwadratu daje nam 16 odjąć 2, czyli 14, i to jest już odpowiedź do naszego zadania.